Dzień dobry Państwu. Zapraszam na szkolenie biblioteczne, którego celem jest przedstawienie zasad funkcjonowania i korzystania z biblioteki oraz, co najważniejsze, omówienie zasad uzyskania zaliczenia ze szkolenia bibliotecznego. Przejdźmy zatem do prezentacji. Biblioteka Politechniki Opolskiej jest biblioteką techniczną z księgozbiorem dopasowanym do profilu uczelni. Mamy swoją stronę internetową. Jesteśmy także obecni w mediach społecznościowych. Tutaj po prawej stronie widoczne są ikonki Facebooka i Instagrama. Na Facebooku nazywamy się Biblioteka Politechniki Opolskiej, a na Instagramie biblioteka_po. Na naszej stronie internetowej są aktualizowane na bieżąco wiadomości. Można również wejść do katalogu bibliotecznego, zapisać się do biblioteki, wejść do baz danych oraz do szkoleń. Na dole strony jest do pobrania informator biblioteczny w formacie PDF. Wygląda on tak. Są w nim najważniejsze informacje, jak godziny otwarcia, numery telefonów, adresy i zasady korzystania. Można sobie ten informator pobrać i wydrukować. Jest on również dostępny w formie papierowej w każdej naszej placówce. Nasza główna siedziba mieści się w budynku Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki przy ulicy Sosnkowskiego. Tu jest wypożyczalnia, a także czytelnia główna. Biblioteka oferuje swoje usługi również w bibliotekach wydziałów mechanicznego, budownictwa i architektury, ekonomii i zarządzania oraz wychowania fizycznego i fizjoterapii. Te biblioteki funkcjonują na zasadzie czytelni z wolnym dostępem do księgozbioru. Możliwe są również wypożyczenia nocne oraz weekendowe. W każdej bibliotece jest ksero, drukarka oraz skaner. Usługi drukowania oraz ksero są usługami płatnymi. Do biblioteki można się zapisać, nie mając zaliczonego testu. Z czytelni i bibliotek wydziałowych można korzystać, nie będąc zapisanym do biblioteki, ale w sytuacji, kiedy chcemy wypożyczyć książkę, wtedy należy już do tej biblioteki się zapisać. Jak to zrobić? Są dwa sposoby. Pierwszy sposób: stawić się osobiście w którejś z naszych bibliotek albo w wypożyczalni, która, jak już mówiłam, mieści się przy ulicy Sosnkowskiego 31 na parterze, wejście od strony portierni, pokój numer 1 lub w dowolnej bibliotece wydziałowej. Zapisać się można również online przez naszą stronę internetową, wchodząc do zakładki Zapisz się do biblioteki. Trzeba następnie wypełnić formularz, a później już przez zakładkę Konto można zalogować się do biblioteki. Podstawą do zapisu jest elektroniczna legitymacja studencka, która automatycznie staje się później kartą biblioteczną. Zamówienia książek są realizowane poprzez katalog online z terminali bibliotecznych lub naszą stronę internetową. Zamówione książki czekają na odbiór 5 dni. Później, jeżeli nie zostaną odebrane, wracają do magazynu i procedurę zamówienia trzeba powtórzyć od nowa. Studenci Politechniki mogą wypożyczyć 10 tytułów na 3 miesiące. Możliwa jest jednorazowa prolongata książek na kolejne 3 miesiące, tylko trzeba pamiętać, żeby prolongaty dokonać przed upływem terminu zwrotu. Pamiętaj o terminowym zwrocie książek. Tak wygląda nasz katalog elektroniczny. Po wpisaniu tytułu książki pojawia się informacja, czy książka jest dostępna, w ilu egzemplarzach i gdzie, czy można ją wypożyczyć, czy jest dostępna tylko na miejscu. Jeżeli jest dostępna do wypożyczenia, wtedy można kliknąć przycisk Wypożycz i zostaje ona zamówiona. Odbioru książki można dokonać osobiście w wypożyczalni lub za pomocą skrytki. Skrytki dostępne są zarówno na pierwszym, jak i drugim kampusie, a korzystanie z nich jest bardzo proste. Wystarczy po zamówieniu książki poczekać na wiadomość z działu udostępniania i umówić się na odbiór w dogodnym dla siebie miejscu. Zwracając książki, możecie Państwo skorzystać z jednego z naszych książkoportów dostępnych przy naszej wypożyczalni i w budynku numer 9 przy ulicy Pruszkowskiej. Przejdźmy do szkolenia bibliotecznego. Szkolenie jest obowiązkowe dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych, pierwszego stopnia oraz dla studentów, którzy przeszli z innej uczelni na Politechnikę Opolską. Podstawą zaliczenia szkolenia jest poprawnie rozwiązany test, który jest dostępny na naszej platformie e-learningowej, otwartej przez cały semestr zimowy. Wpisy do indeksów będą dokonywane poprzez system USOS Web, ale uwaga, dopiero w czasie sesji,
nie od razu po zaliczeniu testu. Jak zalogować się na naszą platformę? Na naszej stronie internetowej trzeba wejść w zakładkę Szkolenia. Na kolejnej stronie kliknąć w e-szkolenie dla studentów pierwszego roku i zostaliśmy odesłani na platformę e-learningową, gdzie wybieramy szkolenie biblioteczne dla studentów. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to założenie nowego konta. Po prawej stronie widoczny jest przycisk Zacznij teraz od utworzenia nowego konta. Pojawia się formularz, który należy wypełnić. Uczulam, żeby zwrócić uwagę na to, żeby dane były poprawnie podane. Szczególnie chodzi o takie dane jak imię i nazwisko, wydział, kierunek i numer indeksu. Jest to bardzo ważne w sytuacji, kiedy wystawiamy zaliczenie i musimy Państwa zidentyfikować. Po kliknięciu Utwórz nowe konto zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywującym, w który trzeba kliknąć. Odsyła on do strony logowania. Dalej klikamy Kontynuuj. I jeszcze trzeba się zapisać, klikając Zapisz mnie. Jesteśmy na stronie szkolenia. Szkolenie składa się z dwóch części, teoretycznej i praktycznej. Pierwsza część to 6 bloków tematycznych, z którymi należy się zapoznać przed przystąpieniem do testu. Druga część ma właśnie formę testu. Składa się z 5 pytań, na które trzeba udzielić poprawnej odpowiedzi. Na wszystkie 5 mamy jednak nieograniczoną ilość podejść. W sytuacji, kiedy udzielimy poprawnej odpowiedzi, podświetla się ona na zielono i pojawia się odpowiedni komunikat. Jak Państwo widzicie, są też zadania do wykonania. Tutaj mamy przykład niepoprawnej odpowiedzi. Jeśli zdarzy nam się taka sytuacja, nie kontynuujemy testu, tylko klikamy Spróbuj jeszcze raz, generuje się nowy zestaw pytań i rozwiązujemy test od nowa. Odpowiedź niepełna również jest odpowiedzią niezaliczoną. W takiej sytuacji postępujemy tak, jak przed chwilą mówiłam. Jeśli udzielimy wszystkich odpowiedzi poprawnych, klikamy Zakończ test. Następnie, to bardzo ważne, zatwierdź wszystkie i zakończ. Pojawi się taki komunikat. To znak, że test został zaliczony i możecie Państwo czekać na wpis. Co prawda, tak jak powiedziałam, wpisy są dokonywane dopiero w czasie sesji. Jednak zachęcam, żeby zaliczyć test jak najszybciej, nawet na początku roku akademickiego, żeby później w ferworze sesji Państwu to nie umknęło. Dziękuję za uwagę. I życzę powodzenia.